Jeżeli z podstawowej formy spódnicy ołówkowej chcemy zrobić formę nieco rozkloszowaną, to musimy dokonać jeszcze dzieła zniszczenia i formę rozciąć. Rozcinamy formę wzdłuż narysowanej linii zaszewek na przodzie i na tyle. Właśnie po to były one rysowane do samego dołu. Ja będę pokazywać to, co robię tylko na przodzie. Jeżeli ktoś się decyduje na spódnicę rozkloszowaną, to, co ja zrobię na połowie przodu, zrobi na połowie tyłu. Rozcinam formę wzdłuż linii zaszewki. U nas na wykroju punkt styku zaszewki jest już zaznaczony, natomiast gdyby ktoś miał go niezaznaczonego jakimś cudem, chociaż on zawsze jest, to najlepiej narysować sobie tutaj porządną kreskę. Żeby spódnica była rozkloszowana, ten punkt będziemy traktować jako punkt obrotu, czyli ja sobie przykładam tutaj palec i przesuwam sobie formę wzdłuż linii zaszewki o tyle, o ile chcę, żeby ona była rozkloszowana. 3 cm, 7 cm, dowolnie. Tak przygotowaną formę przykładamy sobie, możemy ją rozsuwać od razu na drugiej kartce papieru, którą mamy pod spodem. Kiedy ją już rozsuniemy, przykładamy sobie czymś ciężkim, kubki, popielniczki, telefony komórkowe, cokolwiek, żeby ta forma nam się nie przesuwała. I na papierze, który mamy pod spodem, wzdłuż tych linii odrysowujemy. Tutaj linię bardzo delikatnie zaokrąglamy, czyli nie łączymy na równo, tylko robimy ładne połączenie, żeby nie było kątów. Oczywiście to i tak zginie przy szyciu. Tym sposobem powstanie spódnica rozkloszowana. Ważne, żeby rozsunięcie, które zrobimy na przodzie, dokładnie taką samą wartość miało przy rozsunięciu na tyle. Co się dzieje? Jeżeli rozsuniemy naszą spódnicę, zaszewka się zmniejsza, obwód w biodrach się zwiększa, czyli spódnica przestaje być dopasowana w biodrach, a zaczyna być spódnicą w biodrach już luźną. I oczywiście zwiększa nam się obwód na samym dole. Może powstać pytanie, dlaczego po prostu nie dorysujemy linii na szwie bocznym. Cytując autora książki, na podstawie której nasze formy rysujemy, pan, cytuję, powiedział: fizjologiczna budowa kobiety wymaga raczej poszerzania na środku niż z boku, bo wtedy spódnica się źle układa. Rzeczywiście, jeżeli poszerzymy spódnicę na bokach, to będzie ona nam się fatalnie układała. Jeżeli poszerzymy ją na środku, to na pewno szwy boczne będą leżały nadal idealnie, a spódnica stanie się bardziej rozkloszowana.